Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę z testem słodyczy z Norwegii. Mam tu troszkę słodyczy kupionych, tak, że będę testować wszystkie jakieś, nie wiem, wszystkie różne tutaj żelki i inne rzeczy nakupowałam, co jeszcze nigdy nie jadłam. I akurat przez to, że jeszcze do Norwegii dosyć często, to jadłam pełno rzeczy, ale tych jeszcze nigdy nie widziałam. W ogóle nie widziałam wcześniej tych słodyczy. Więc dzisiaj będę właśnie testować. Także, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być ze mną na bieżąco. A teraz już zaczynam. Nie wiem w sumie, z czego zacząć. Zacznę od takich żelek może. W sumie są jak takie zwykłe Haribo, takie zwykłe żelki misie. Jak wyglądają. Ok, więc otwieram. Dobra, to nawet. Okej, to są chyba misie jednak, ale. Nawet tutaj nie będzie widać, będę musiała osobno nagrać zaraz, bo. Są przedrobne, są strasznie malutkie. Na początku, jak otworzyłam, to w ogóle było odwrócone plecami i nie wiedziałam nawet, co to jest, czy to są misie, czy nie. Ale miękkie. Bo wiecie, jak są. Żelki z Haribo, te misie, to one według mnie przynajmniej są twarde, a te to się tak rozpływają wręcz. Strasznie miękkie są, ale dobra. Bo właśnie ja tego nie lubię, że tamte misie Haribo są takie twarde. Jeszcze wezmę, ale są dobre, o ja. Takie słodziusie. Właśnie bardzo przyjemnie się je, jak są takie miękkie. I nie wiem właśnie, jak to testować. Będę chyba robić po prostu, nie wiem, 1 na 10, coś takiego. Więc z tymi żelkami myślę, że takie 8 na 10. Bo nie jest to jakieś, może takie, nie wiem, 8, 9 na 10, bo nie jest to jakieś takie po prostu wow. Ale są naprawdę dobre i się przyjemnie je. Dalej, jak jestem przy takich rzeczach małych, to mam takie coś. I właśnie co do tego nie byłam pewna, czy tego już nie jadłam kiedyś, dlatego że kojarzę wygląd tego. Tak, to nie, z innych rzeczy w ogóle nie kojarzę nawet wyglądu, ale tego kojarzę wygląd. Ale stwierdziłam, że chyba nie jadłam. Jeżeli jadłam, to musiało być to dobre kilka lat temu, bo w ogóle nie wiem, nie przypominam sobie. Wygląda to tak. To będzie twarde, to będzie twarde. Okej, jest strasznie twarde, będę musiała to tak trochę w buzi trzymać. Nie przegryzę tego. No, nie przegryzę tego. Okej. Przegryzłam. Wyleciała oranżatka ze środka. O, jakie kwaśne. Okej, więc. Zjadłam. Jest twarde, ale jest ogółem potem bardzo dobre. Na początku to w ogóle nie przejdzie jedzenie tego. No, ale jest dobre, jest słodkie. Ten środek, jak już się przygryzie do środka, to ta oranżatka też jest super, tylko strasznie kwaśna. Ale dobre bardzo. I to już jest coś takiego ciekawszego i dlatego tu już bym bardziej dała takie 9. Z tymi misiami to bym bardziej dała 8, bo to jest coś takiego zwykłego, a tu już jest fajne i tu bym dała takie 9 na 10 właśnie. Kolejnym słodyczem jest coś takiego podobnego, też takie kulki. To wygląda trochę inaczej, zaraz zobaczę, otworzę. Okej, mają takie minki. One się troszkę różnią. Są jak jakieś gumy. Ja szczerze mówiąc sobie nie patrzyłam za bardzo, co to jest. Brałam po prostu w wyglądzie, nie czytałam za bardzo i właśnie tutaj teraz czytam i to jest guma. Mówiłam. Ale dziwny smak. Smakuje świeżo, ale właśnie nie wiem, jak to określić, to świeżo, jak takie odświeżyć powietrze. Dziwnie trochę. Później już jest trochę inny smak, jest taka słodsza. No, na początku to było serio taki jakiś odświeżacz. Taki posmak miało dziwny.
to się szybko miękkie robi, bo czasem są takie gumy, czy się żuje i one są takie ciągle, takie od razu są twarde, takie dziwne. To też jest taka mięciutka bardzo. Muszę sobie teraz chwilę porzuć. Dobra, nie jest to tragiczne. Jak się tak żuje, to ma okej smak. Z początku właśnie tylko jest bardzo dziwne. Nie jest to zdecydowanie mój ulubiony wybór, jak na razie, z tych słodyczy. To jest tak nisko. Ale nie ma tragedii. Ja bym powiedziała, że tak. 6 na 10 bym dała. Ten smak na początku bardzo psuje. Taki posmak dziwny, bardzo psuje. Że jakbym miała oceniać tylko ten początek i potem by nie było lepiej, to bym dała na pewno mniej. Ale muszę się pogadać, bo się ściemnia. Dalej. Takie czekoladki tutaj już. Tak, czekoladki takie. Ja jadłam inne tego typu. Podobno coś do tego, ale nie ta firma i w ogóle... podobno, ale inne. Zobaczę. Muszę coś popić, bo mam posmak tej gumy. Takie tutaj małe czekoladki są. W środku chyba jest jakiś toffee. Coś takiego. No. Dobra. Jakie to jest pyszne, o Jezu. Ja to przegryzłam i mi się od razu rozpłynęło całkiem w buzi. Ta czekolada i toffee, Jezu, ale to było przepyszne. No, tu się nawet nie będę zastanawiać z tym, że 10 na 10 bym dała, bo to było przepyszne, Jezu. Takie słodkie, ale wow, to było doświadczenie. Lecimy dalej. Nie wiem, co ja robię. Dalej, ja już przechodzę do tego, bo ja strasznie chciałam zjeść te żelki. Ja ogółem kocham żelki. Uwielbiam żelki. I te wzięłam, bo stwierdziłam, że muszę je zjeść, bo wyglądają cudownie po prostu. Lecę z otwieraniem tego już. Jezu, to będzie dobre. To będzie dobre. Kocham żelki. Tutaj są strasznie kwaśne, ale... Ale są dobre, bardzo dobre. Zaraz zjem wszystkie, ale moment. Pyszne są. To będzie mało obiektywna opinia ze względu na to, że kocham żelki. I kocham kwaśne żelki. Ale daję 10 na 10, bo są przepyszne. Idealne. Cudowne. Mogę spróbować w sumie to teraz? Takie jakieś czekoladowo coś. Okej, malutkie te kawałki też są tutaj. Ale dziwne, w sensie ten taki chrupek. I ta czekolada jest taka... Ona nie jest słodka całkiem. Ale dziwny smak. Muszę coś zrobić z tym telewizorem, bo mi strasznie miga. Teraz co uprosiła? Moment. Biały ekran. Mieć lampę z telewizorem. Tak się robi lampy, moi drodzy. Wracając do jedzenia, bo już tu się rozproszyłam. To ma dziwny, naprawdę dziwny smak. To nie jest takie całkiem słodkie. Jest ten chrupek, co daje też takie... Taki wiecie, chrupek w czekoladzie, takie to jest dziwne dosyć. Ale nie jest niedobre. Nie. Dla mnie jest trochę może zbyt dziwne. Właśnie to połączenie dałabym tak z 7, bo jest naprawdę ciekawe, jest ciekawe. Wzięłam dużo żelkowych rzeczy, ciekawe czemu. Właśnie kolejną rzeczą jest znowu takie żelkowe coś. Proszę bardzo, taki zawijas. Zjem kawałek. To już nie jest takie kwaśne. Tu jest, że truskawkowy smak. No właśnie czuć bardzo taką truskawkę. Więc to akurat jest prawda. Głem jest dobre. Jest taki lekki kwaskowaty posmak, więc też fajnie. No i znowu, z racji, że ja kocham żelki, to tak dam z 9. No mi smakuje naprawdę. Nie są takie mięciusie, są trochę twarde, ale
są bardzo dobre i tak. Dalej kupiłam taką pakę lizaków, także też już patrzę, jak takie coś smakuje. Okej. Tak wygląda lizak, jak lizak. Słodki. Właśnie patrzyłam na skład. Ciągle się spodziewam po składzie słodyczy, jakby... Nie wiem, co myślałam. Wow. Jest naprawdę słodkie. Ja nie jestem największą fanką lizaków. Znaczy, że są dobre. Lubię lizaki, ale to nie jest tak, że to jest coś mojego ulubionego jak żelki. Więc dałabym takie 8? 7,5? Jadłam lepsze, no. No takie 7,5 bym dała. Dobra, powiem wam, że myślałam, że mam więcej tych rzeczy. Tak szczerze mówiąc, myślałam, że więcej tego było, bo jak po prostu niosłam siatkę z tym, to czułam, że jest tego tona, ale w tym momencie została już ostatnia rzecz. Ostatni słodycz do przetestowania. I to jest takie paskowe, pryskające coś. Ten taki proszek. No to zaraz otwieram już. O, słyszycie? To jest ten taki proszek, co się macza w tym jakiegoś lizaka, czy coś takiego. I się to takie... Ja to pamiętam z podstawówki głównie, bo wtedy były w takich małych torebeczkach. Coś takiego, kojarzę? A tu jest taka wielka paka. Zakładam, że w środku będą jakieś mniejsze. W środku są właśnie takie maluśkie. To takie właśnie saszetki. I tutaj jest, z tego co rozumiem, 25 saszetek w 4 smakach. A patrząc po rysunku, to zakładam, że jest tu truskawka, jabłko, wiśnia i jagoda. Tak, umiem czytać znaki jeszcze. O, truskawka mi wpadła, to ja wezmę truskawkę. Dobra, to jest sam proszek. Bo ja właśnie pamiętam, że było coś takiego, że był dokładnie taki proszek jak ten. Właśnie taki strzelający, kwaśny proszek. I do tego był w torebce taki lizak, coś w tym stylu. I to się brało w ten lizak, jadło i potem znowu takie zaklejone, to się wszystko tak lepiło i... No, ja takie pamiętam. Zaraz wam to pokażę, najpierw próbuję. Nie wiem, czy to słychać. Ja czuję, jak to mi strzela! Do gardła mi to idzie. Takie strzelające, Jezu. Picia nie mam. Ze smaku truskawki. Jakby nie skupiłam się w ogóle na tym, jak zaczęło strzelać. Boże, lampki migają na tarasie, a ja się tak zesrałam, bo zobaczyłam nagle jakiś... Jezu, zawał. Zobaczyłam, że coś mi miga za oknem i się tak przestraszyłam. Ale ja się rozpraszam. Chciałam powiedzieć, że właśnie nie skupiłam się na tym smaku truskawki, bo zaczęło strzelać i tylko skupiłam się na tym, jak mi strzela i żeby było słychać to. Ale teraz jak się nad tym zastanawiam, to nie bardzo było czuć taki smak. Mogę spróbować jeszcze inne. Tu mam borówkę, więc mogę spróbować borówkę, ale raczej wszystkie będą smakować tak samo, tak mi się wydaje, że w takim proszku to nie będzie jakiejś różnicy w tych smakach. Okej, to pachnie borówką. Cofam słowa. To dziwnie wygląda. O Jezu, ale to jest niedobre. O Jezu, ale niedobre. Idę po picie. Przyniosłam sobie wodę. O Jezu. Nie, borówka, jestem z borówką zdecydowanie na nie. Truskawka była dobra. Borówka pachniała prześlicznie, jak otworzyłam, naprawdę. Ale w smaku było tak chemicznie obrzydliwe, że musiałam to przepić od razu, bo nie.
Jeszcze muszę przepić, bo... Dobra, w takim razie, żeby ocenić, przetestuję resztę smaku. Mam tu wiśnię. Pachnie mega, mega wiśniowo. Ale ja już się nie dam, nie dam się na zapach. Nie, smakuje dobrze. Nie wiem, co zwalili z tą borówką, ale wiśnia smakuje naprawdę wiśnią. Jest naprawdę dobre. Jabłuszko. Muszę trochę przepić tam ten smak. Jabłko pachnie po prostu słodyczą. Nie czuję się tak jak w tej borówce i w wiśni. Nie, smakuje dobrze. Smakuje. Akurat truskawka, nie wiem czy smakowała truskawka, właśnie nie skupiłam się totalnie na tym. Wiśnia bardzo smakowała, jabłko też smakuje jabłkiem. Borówkę zwalili całkowicie. Ja bym normalnie oceniła dużo lepiej całość, bo te trzy smaki były naprawdę dobre i fajnie pachniało i w ogóle. Ale tej borówki im nie wybaczę, bo myślałam, że się wyżygam. Tej borówki to im nie wybaczę. Więc myślę, że dałabym im takie 8 na 10. Myślę, że w ten sposób nie zranię tego produktu. 8 jest ok. Dałabym normalnie 9. Więc 8 myślę, że mogę nadal troszkę zawyżać. Nie no, po prostu jestem bardzo zraniona przez tą borówkę. Przeżywam to wciąż. To było bardzo dobre i ja już zaczęłam grać o dzieciństwie, wiecie, to już jest ten moment, że oceniłabym to cudownie. Byłoby 10, 10. Jest super. Ale zranili mnie. Zranili mnie tą borówką i muszę dać to 8. Albo bym nawet dała mniej. Bo naprawdę mnie zranili. Kurde, 7. Nie wiem. No i... Patrzę po tutaj miejscu, gdzie wszystko rozwaliłam. I to wszystko jest właśnie. Szukałam, czy to na pewno jest ostatnia rzecz. Ale jest. Jest to ostatnia rzecz. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. To jest tyle z tego norweskiego testu słodyczy. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście jeszcze raz zachęcam do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. No i też jeżeli podoba Wam się norweska tematyka, to możecie zajrzeć od razu na kanał. Ponieważ wstawiałam trochę vlogmasów z Norwegii, z tego jak tutaj jest zdobione miasto, jak wyglądają święta, także zachęcam do zajrzenia na kanał. To tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.